Agnieszka Osiecka. Polska poetka, autorka tekstów piosenek. Chyba każdy z nas pamięta piosenkę A ja wolę moją mamę, śpiewaną przez Majkę Jeżowską. A ja wolę moją mamę, co ma włosy jak atrament, złote oczy jak mój miś i płakała rano dziś. Czy też Małgośka w wykonaniu Maryli Rodowicz. Małgośka, mówią mi, on nie wart jednej łzy, on nie jest wart jednej łzy. Małgośka, kochaj nas, na smutki przyjdzie czas, zaśpiewaj raz, zatańcz raz. Pisała również dla takich gwiazd jak Seweryn Krajewski, Krystyna Janda i Irena Santor. Pisarka, reżyser teatralny i telewizyjny oraz szanowana dziennikarka. Pisała również formy prozatorskie, wśród których najbardziej znane są opowiadania Biała bluzka, książki fabularne Czarna wiewiórka. Pisała także dla dzieci. Wspomnieć tu należy choćby takie bajki jak Dzień dobry Eugeniuszu. W Opolu odbył się koncert poświęcony twórczości Osieckiej zatytułowany Zielono mi. Wystąpiła w nim cała plejada gwiazd polskiej sceny muzycznej. Niestety był to już koncert wspomnieniowy, ponieważ Agnieszka Osiecka zmarła w 1997 roku na nowotwór. Myślę, że możemy się podzielić z Wami cytatem, który ma wiele wspólnego z naszym wiekiem, a mianowicie: młodość jest potwornie ciężkim przypadkiem i chyba nie ma nikogo, kto by z tego wyszedł bez powikłań. Koleżanka przedstawi Wam dwa cytaty z Białej bluzki z 1988 roku. Jestem rozdrażniona. Mam chęć szorować kamieniem po szybie. Życie pastwi się nade mną z niebywałym okrucieństwem. W słowach też nie znajduję żadnej pociechy ani przytułku. Suche słowa mi się sypią, sypkie, oddzielne. Każdy na swój sposób przeanalizuje te słowa. Mamy nadzieję, że choć trochę zaciekawiłyśmy Was osobą Agnieszki Osieckiej. I zachęcamy do samodzielnego zapoznania się z jej życiorysem. Dziękujemy za uwagę. Audycję przygotowały moja koleżanka Agata Kochan i Marlena Ciastoń.